to na początku nowego roku akademickiego warto przypomnieć i na nowo określić teologiczny logos, myśl, sens, obejmujący cel, zadania i perspektywy papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Mówiąc najkrócej i najprościej, podstawowym celem papieskiego Wydziału Teologicznego jest dobro człowieka. Na naszej uczelni chcemy służyć człowiekowi w jego integralnym rozwoju. Służyć dobru całego człowieka w jego wymiarze cielesnym i duchowym. Aby dobrze wypełniać to zadanie, konieczne jest jasne i prawdziwe spojrzenie na ciągle zmieniającą się rzeczywistość, w której żyjemy. Z wykorzystaniem socjologicznej zasady Kościoła. Voir, juger, agir. Widzieć, oceniać, działać. Chyba każdy zgodzi się z ogólną diagnozą postawioną przez Ratzingera Benedykta XVI, że błędy w ludzkim myśleniu, a co za tym idzie, błędy w kwestii prawdy, skutkują błędami kształtu życia, błędami w dziedzinie obyczaju i etyki. Czy zatem nie jest tak, że w dzisiejszym świecie możemy zauważyć atrofię sensu w sferze ludzkiej myśli? Inaczej mówiąc, czy kryzys trzeźwego i logicznego myślenia nie prowadzi współczesnego człowieka do ucieczki w tak zwaną daleką krainę, którą ojcowie nazywali regio dissimilitudinis, kraina niepodobieństwa. W nawiązaniu do przypowieści Pana Jezusa o synu, który z domu ojca odjechał w dalekie strony, jest to kraina, gdzie wszystko jest inaczej, albo gdzie wszystko z zasady musi być inaczej. W konsekwencji obywatele owej krainy przestają pić ze źródeł, a piją tylko z tego, co jest im dane w butelce, jak to wyraził Benedykt XVI w 2006 roku. Brak czerpania ze źródeł mądrości i symboliczne picie z butelki fragmentarycznej i technicznej wiedzy zmienia myślenie, a także całe życie. Dlatego jedyną cnotą moralną w owej krainie niepodobieństwa zdaje się być gościnność, hospitality wobec innego, innych i wobec wszelkiej inności. A moralność i obyczaje są kształtowane według zasady così fan tutti, bo tak wszyscy robią. Mając na względzie zdiagnozowaną współczesną krainę, gdzie wszystko jest inaczej, papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu pragnie podejmować refleksję naukową, która będzie czerpać nie tylko z mądrości ludzkiej, ale przede wszystkim z mądrości objawionej przez trójosobowego Boga. Chcemy tworzyć kulturę przenikniętą prawdą Ewangelii i w ten sposób wpływać na sposób myślenia ludzi według nowych kryteriów zawartych w Bożym objawieniu. Wpływać na ocenę rzeczywistości i wyznaczać normy działania służące prawdziwemu dobru człowieka. Odczuwamy nie tylko potrzebę, ale wręcz obowiązek obecności papieskiego Wydziału Teologicznego na mapie wyższych uczelni Wrocławia i Dolnego Śląska, aby aktywnie włączać się w tworzenie kultury naszego miasta i regionu i aby niwelować dystans między wiarą i kulturą, stając się także skutecznym narzędziem rozszerzania się Ewangelii poprzez tworzenie środowiska kultury kształtowanej duchem chrześcijańskim. Dlatego oprócz zwyczajnej, codziennej, systematycznej i cierpliwej pracy naukowo-dydaktycznej podejmujemy też różne inicjatywy, starsze i młodsze, takie jak inicjatywa akademicka Fides et Ratio w trzech filarach, cykl wykładów Historia Magistra Vitae, Dolnośląskie Dziedzictwo Religii i Kultury, inicjatywa Skarby Kultury. Oprócz formacji intelektualnej chcemy dbać o formację duchową naszych studentów, przygotowując ich w ten sposób do pełnego zaangażowania w życie społeczne,
i dodawania świadectwa wiary wobec świata. Wśród studentów szczególne miejsce zajmują kandydaci do święceń prezbiteratu, którym razem z wychowawcami Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego będziemy stawiać dodatkowe wymagania pełniejszego poznania objawienia Bożego i dziedzictwa mądrości chrześcijańskiej oraz uczyć ich dialogu religijnego, a także szukania odpowiedzi na pytania, które przynoszą zmiany kulturowe. W naszych pracach badawczych pragniemy nadal podejmować i rozwijać współpracę z naukowcami w innych dyscyplinach w Polsce i za granicą. Chcemy poznawać ich twierdzenia i rozumieć je w świetle Bożego objawienia. Stałym wyzwaniem jest dla nas umiejętność formułowania na nowo prawd doktrynalnych, zawartych w niezmiennym depozycie wiary, zachowaniem ich istotnego sensu, a także umiejętność przekazywania ich współczesnemu człowiekowi. Chociaż jesteśmy ilościowo niewielką uczelnią, to jednak mamy świadomość kontynuowania tradycji Kościoła, w której od pierwszych wieków powstawały ośrodki nauki. Najpierw w postaci starożytnych didaskaleia, potem szkół katedralnych i monastycznych, aż po uniwersytety będące wspaniałą instytucją średniowiecza. Instytucją, dla której Kościół był jak matka dająca ochronę i przestrzeń pełnej wolności twórczej. Jako papieska uczelnia mamy też świadomość przynależności do Federacji Uniwersytetów Katolickich, którą papież Pius XII powołał do istnienia w 1949 roku, aby obejmowała wszystkie uczelnie kościelne i wydziały teologiczne. Jeśli dom bez książek jest jak ciało bez ducha, jak mawiał Marcus Tullius Cicero, to razem z dyrektorem naszej biblioteki, księdzem doktorem Jerzym Witczakiem, który jest przewodniczącym zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych w Polsce, z nadzieją i radością czekamy na owoc rozpoczętych prac nad budową nowego gmachu Biblioteki Archidiecezji Wrocławskiej. Inicjatorem tej budowy jest kardynał Henryk Dubinowicz, dzisiaj nieobecny, przybywa w Rzymie, a wykonawcą Fundacja Alumnans. A zatem, mając kościelne i uniwersyteckie korzenie oraz odczytując z wiarą znaki czasu, możemy z ufnością spoglądać w przyszłość i tworzyć plany rozwoju papieskiego Wydziału Teologicznego w kierunku nowego Uniwersytetu we Wrocławiu, który z racji swojego geograficznego położenia mógłby stać się Europejskim Uniwersytetem Katolickim. Z wiarą w trójosobowego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego uznaję rok akademicki 2014-2015 za otwarty. Pod Felix, Paustum, Fortunatumque, Sit.